Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Bartek. Oglądacie kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej, czyli temu, jak być swoim własnym astrologiem i jak śledzić swoją własną drogę ewolucji. Ponieważ każdy ma swoją drogę rozwoju i astrologia pomaga nam tę drogę śledzić. 16 października 2020 roku w godzinach wieczornych, około 9.30, 10 w nocy, będziemy mieli nów Księżyca w znaku Wagi. I nów ten rozpocznie nowy cykl księżycowy, cykl lunarny. I co trzeba tutaj powiedzieć, jest ciekawe to, ponieważ w tym roku, w tym miesiącu, znaczy się w tym październiku, mieliśmy dwie pełnie Księżyca. Jedną na początku października i drugą będziemy mieli pod koniec, 31 października. I ta pełnia będzie takim punktem szczytującym w pewnym sensie nowiu, który rozpocznie się właśnie 16 października w znaku Wagi. Jak widzimy, nów ten jest w 23 stopniach, 53 minutach w znaku Wagi. Jakie aspekty robi dodatkowo w miarę takim dosyć napiętym aspektem jest kwadratura tego nowiu do Plutona, do Saturna również i w troszeczkę mniejszej części do Jowisza w znaku Koziorożca. Ważne jest to, żeby wspomnieć również, że te trzy planety w tym miesiącu, Jowisz, Pluton i Saturn, w tym miesiącu wyszły ze swojej retrogradacji i nie będą już wchodziły w retrogradację do końca tego roku. Dodatkowo kolejnym aspektem, który wykonuje nów, jest opozycja do Marsa w znaku Barana. I 14 października, dwa dni przed tym nowiem, Mars zrobi opozycję ze Słońcem, co jest uznawane jako, ponieważ Mars jest w retrogradacji, gdy planeta cofa się i gdy robi opozycję ze Słońcem, nazywany jest ten moment sercem retrogradacji, sercem i znaczeniem danej retrogradacji, czyli widzimy, że ten nów będzie po tym fakcie, po tej opozycji Marsa ze Słońcem, co jest też ciekawe i oczywiście 13-14 wtedy Merkury będzie już w retrogradacji, zacznie on już też swoją retrogradację, poruszać się powoli poprzez pierwsze stopnie Skorpiona, następnie wejdzie do Wagi za następne 2-3 tygodnie. Mamy nów w znaku Wagi. Waga to jest przede wszystkim, jeszcze zapomniałem o jednym aspekcie, który jest istotny również. Nów Księżyca jest w trygonie również do północnego węzła księżycowego. Zaraz o tym wszystkim Wam powiem. Waga to jest archetyp powietrza. Jest to archetyp, który jest pierwszym takim archetypem w rozwoju człowieka, który jest związany z czymś innym niż on sam. Dlaczego? Ponieważ waga jest naturalnie w opozycji do barana. Zodiak naturalny, czyli jeżeli weźmiemy sobie za 0 stopni na ascendancie, położymy sobie barana, zodiak naturalny, on reprezentuje nam taką drogę rozwoju mądrości człowieka. I jeżeli widzicie tutaj, jeżeli podzielimy sobie zodiak naturalny na pół, wszystkie archetypy, które są poniżej linii horyzontu, powiedzmy, są to archetypy związane z budową subiektywnego postrzegania świata danej osoby. Czyli jak ta osoba postrzega świat subiektywnie. Jeżeli pójdziemy sobie ponad horyzont, widzimy, że waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik i ryby to są archetypy, które dotyczą już tego samego człowieka, ale w kontekście społecznym. I tak się składa, że pierwszym archetypem, który łączy daną osobę z tym, co jest poza nią, jest waga. Waga to jest archetyp związany z relacjami, socjalny archetyp. Są to relacje różnego rodzaju typu, relacje ogółem. Jak ta osoba
jak ona zachowuje się w relacjach, w różnych relacjach, czyli jakie ma ogólne tak jakby nastawienie co do swojego otoczenia, swojego towarzystwa, że tak powiem. I waga to nie jest moim zdaniem archetyp i znak odpowiadający za małżeństwo, jak to często ludzie lubią dopasować sobie, ponieważ w wadze relacje nie muszą być intymne. Małżeństwo raczej jest przystosowane do archetypu skorpiona, czyli skorpion może oznaczać również relacje, ale na głębokiej, intymnej, seksualnej płaszczyźnie, natomiast waga jako znak socjalny, powietrza, oznacza bardziej relacje ogółem ze wszystkimi. I dlatego właśnie waga jest reprezentowana przez wagę. Ważymy dosłownie siebie, swoje własne ego z innymi ludźmi. Poprzez porównanie, poprzez takie poszukiwanie ludzi, którzy odpowiadają nam samym, a również poprzez poszukiwanie ludzi, którzy mogą nas czegoś nauczyć, uczymy się balansu o sobie. Czyli można porównać ten archetyp wagi trochę do równowagi ja kontra ty. Ja w przeciwieństwie do ty. I często, jeżeli mamy duże oblężenie na przykład archetypu wagi, jeżeli ktoś ma dużo wagi w horoskopie, często ta osoba może być bardzo skupiona na innych, skupiona na tym, żeby była widziana w dobry sposób. I często, czego wtedy jej brakuje, jeżeli jest duże oblężenie archetypu wagi, brakuje jej wtedy decyzyjności barana. Czyli tego, żeby czasami być asertywnym i czasami faktycznie postawić siebie jako priorytet, a nie zawsze innych. I tutaj trochę będziemy mieli taką również socjalną dynamikę w następnym cyklu księżycowym, rozpoczętym właśnie tym nowiem. Ale jest to cykl, który może moim zdaniem troszeczkę złagodzić sytuację ogólnie, jaka istnieje, a to za sprawą Trygonu, który robi do północnego węzła księżycowego w znaku bliźniąt. Ja mam wrażenie, że nów znaku wagi, on jest związany trochę, będzie związany trochę z takim przyswojeniem w szeregu informacji, przyswojeniem różnego rodzaju poglądów. Zapewne rozmawiacie ze swoimi znajomymi o tym, co się dzieje. Zapewne wielu z Was choruje, czasami nie choruje, są na kwarantannie itd., itd. Ale to, co ja czuję, to jest to, staniemy się powoli obojętni trochę do tego, co się obecnie dzieje. Dlaczego obojętni? Obojętni dlatego, ponieważ Mars 2 dni wcześniej dokonał opozycji już ze Słońcem i jest teraz w pewnym sensie w drugim etapie retrogradacji swojej. To oznacza, ponieważ Mars jest w znaku barana w retrogradacji, oznacza nasze działanie, nasze przeżycie. To jak chcemy, tak naszą taką wolę do życia. Podczas gdy on był, gdy ta kwadratura Marsa wcześniej budowała się z tymi planetami w Koziorożcu, następnie Mars się zatrzymał w 28 stopniu barana i cofnął się, po tym 14 października, po opozycji Marsa ze Słońcem w znaku wagi, ja mam wrażenie, że tutaj powoli ta sytuacja się wyciszy trochę, ponieważ wszyscy przywykliśmy już do tego i wszyscy rozumiemy, że być może coś tutaj było za bardzo wyolbrzymione. To nie oznacza, żeby ignorować problem, żeby być bezmyślnym, żeby się na przykład nie zabezpieczać i tak dalej. Ale moim zdaniem będzie nam coraz bardziej to obojętnie na płaszczyźnie takiej bardzo subiektywnej, ponieważ nów znaku wagi, on uczy nas dosłownie różnorodności. On uczy nas różnorodności poglądów, ale przede wszystkim tego, że nieważne jaki kto ma pogląd, nieważne naprawdę co jest nam mówione, człowiek sam czuje mniej więcej, co jest dla niego
właściwe. I oczywiście są ludzie, którzy będą panikować, są ludzie, którzy będą za bardzo na przykład również wpływać na innych i starać się na innych wywrzeć jakąś niepożądaną dla nich zmianę, jeżeli chodzi o działania na przykład zapobiegawcze, co do sami wiecie czego i tak dalej. Ja mam wrażenie, że tutaj te następne dwa tygodnie od nowiu, które budują się właśnie do pełni 31 października, tuż przed właśnie świętem zmarłym, mam wrażenie, że to będą takie, to mogą być trochę takie, jakby to powiedzieć, delikatniejsze dni, moim zdaniem. Bo widzimy tutaj, że nów działa trygonem na północny węzeł księżycowy w znaku bliźniąt. To jest kierunek, w którym staramy się zrozumieć, który staramy się tak jakby obecnie przywołać do życia. Z reguły jest tak, że człowiek, on funkcjonuje bardzo silnie ubarwiony przeszłością, czyli południowym węzłem księżycowym, a także księżycem, a także znakiem księżycowym. Czyli strzelec i teraz w tym nowiu, który zacznie swoje odliczanie do pełni 16 października, to co się dzieje, to praktycznie staramy się iść w stronę bardziej północnego węzła księżycowego, zintegrować północny węzeł księżycowy w bliźniętach do strzelca poprzez wagę. Czyli to jest zabarwienie następnych dwóch tygodni, czyli do tej pełni księżyca, która odbędzie się w znaku byka już. I ta pełnia będzie akurat, bardzo ciekawe, w takiej ścisłej koniunkcji z Uranem również, co również oznacza trochę nieprzewidzialną energię w okolicach właśnie Święta Zmarłych w listopadzie. Jak widzimy, moim zdaniem ten nów pomoże nam trochę dokopać się do takiej swojej własnej prawdy. I jesteśmy już tak przesiąknięci tymi informacjami, czyli tak silnie na nas wpływały różne poglądy różnych ludzi, czy to w social media, czy to w zwykłych mediach i tak dalej. Tak silnie jesteśmy już przesiąknięci tą informacją, że musimy chyba zrobić sobie od tego przerwę. Musimy nadal żyć, bo wiemy, że ten koronawirus jest wygodny dla przede wszystkim osób, które mogą mieć jakieś inne motywacje i mogą mieć siłę do tego, żeby wykorzystać to na swój sposób. Czyli moim zdaniem, jeżeli do tej pory na przykład śledziliście cały czas, co się dzieje właśnie z tą pandemią i tak dalej, to nie jest, ta pandemia, ona jeszcze nie wycichnie, moim zdaniem. Mimo, że być może w następnych miesiącach te liczby będą maleć, jednak mam wrażenie, że to zostanie z nami na dłużej, że będziemy czuć konsekwencje tego, co się dzieje, co ma miejsce w 2020 roku. Jeżeli nadal będziemy sprzeczać się, kto ma rację, czy trzeba się zabezpieczać, czy nie i tak dalej, to tylko odciągnie nas od tego, w jaki pozytywny sposób możemy wykorzystać tę energię. I przede wszystkim poprzez porównanie, poprzez bycie obiektywnym, poprzez zaobserwowanie. Okej, są ci ludzie myślą tak, moi znajomi myślą tak, ci tak. Możemy sami wczuć się w to, co jest dla nas prawdą. Czyli tutaj podczas tego nowiu silnie działa porównanie. Co myśli Mariola na ten temat, a co myśli Janek na ten temat. I poprzez to porównanie możemy na przykład dosłownie zrozumieć bardziej siebie, bo tutaj o to chodzi. Dlaczego? Ponieważ północny węzeł w znaku bliźniąt, on wyznacza nam trochę to, na czym powinniśmy się skupić. A idąc dalej, idąc głębiej, bliźnięta władane są Merkurym. A gdzie jest Merkury? On zaczął niedawno retrogradację w znaku Skorpiona. Podczas tego nowiu też będzie
będzie już w swojej retrogradacji, jak widzimy. Czyli dosłownie to, co robimy, to dokopujemy się do tego, kto na przykład z naszych znajomych, kto z naszych relacji jest bliżej naszej własnej prawdzie. I starajmy się naprawdę zaobserwować, z kim bliżej nam jest na takiej poziomie emocjonalnym do tego, co ta osoba myśli, jaki ma światopogląd. Czyli dosłownie skupiamy się na połączeniu intelektualnym z osobami, które odzwierciedlają trochę nasz własny sposób myślenia. Własny sposób myślenia teraz, nad czym pracujemy, czyli Merkury w retrogradacji w Skorpionie, to jest po prostu, tak głęboko siedzimy w tym, żeby zrozumieć, gdzie jest ta właśnie prawda. Dlaczego? Ponieważ Merkury w Skorpionie to jest przeszywająca psychologiczna energia. Ona pomaga nam zrozumieć, za czym goniliśmy, co nam dawało siłę, a co powinniśmy odłożyć. I w tym wypadku, jeżeli mamy teraz taki nów, który podkreśla nasze relacje, tutaj dosłownie będziemy weryfikowali relacje z innymi podczas tego nowiu, które są bliżej właśnie własnej prawdy, które są bliżej temu, co jest nam potrzebne, czyli każdemu z nas osobna do tego, żeby ewoluować. Nie każdemu jest potrzebne, nie każdy jest w stanie na przykład zrozumieć astrologię, nie każdy jest w stanie uwierzyć w astrologię. Niektórzy nawet nie chcą słyszeć o astrologii, ale jeżeli ktoś na przykład lubi astrologię i faktycznie poświęca czas na to, żeby zrozumieć, co dzieje się na niebie, jest dla niego to ważne, warto, żeby zaobserwować, czy relacje, które taka osoba posiada, czy one odzwierciedlają właśnie światopogląd tej osoby. Ponieważ stare przysłowie mówi, że stajesz się z tym, z kim przystajesz, z kim się spotykasz, z kim spędzasz czas. I ten nów teraz w znaku wagi, on silnie podkreśla to, abyśmy zaobserwowali właśnie, które z relacji pomagają nam w jakimś rozwoju, pomagają nam w głębiej zrozumieć siebie. Jest to zaznaczone Merkurem w Skorpionie, a także opozycją nowiu do Marsa w Baranie. Zrozumieć siebie poprzez relacje, zrozumieć, gdzie za bardzo wychodzimy poza siebie również, chcąc przypodobać się innym, bo waga czasami ma to do siebie, że jest skrajnie nastawiona na takie pokazanie siebie z dobrej strony po to, żeby kogoś nie skrzywdzić czasami, nie urazić, co czasami ujmuje właśnie takiemu poznaniu z samego siebie. Prawda? Jeżeli nie chcemy powiedzieć czegoś, jeżeli nie chcemy wypowiedzieć czegoś, co czujemy, Merkury w Skorpionie, w znaku wodnym, czyli emocji, jeżeli nie chcemy powiedzieć czegoś, co czujemy, trzymamy to w sobie i wtedy te relacje nie są za bardzo szczere. I dosłownie skupiamy się podczas tego nowiu na tym, aby raczej być bardziej w prawdzie ze sobą i zobaczyć, które z naszych relacji są prawdziwe, a które z naszych relacji są tylko powierzchowne. Tylko takie, które służą, które mają jakiś cel. Prawda? I Merkury dosłownie uczy nas również tego, abyśmy starali się widzieć innych troszeczkę w takim głębszym zrozumieniu. Starali się wczuć w te osoby. Zaobserwować ich motywację. Dlaczego one myśli tak jak? Dlaczego mój znajomy myśli w taki sposób? Dlaczego ja zawsze na przykład mam takich znajomych, taką grupę znajomych? To są rzeczy, które będą teraz w tym nowiu podkreślone. Jeżeli jesteście zainteresowani konsultacją astrologiczną bądź chcielibyście współpracować ze mną w jakiś inny sposób, wszystkie linki i informacje na ten temat znajdziecie w opisie filmu. Ja Wam życzę miłego nowiu i tego, aby ten czas od nowiu, od 16 października do pełni 31 października był dla Was czasem, w którym zastanowicie się właśnie nad relacjami swoimi, czyli nad tym, czego chcecie od innych, jakie chcecie mieć relacje, czego oczekujecie od innych
i zaobserwujcie, czy faktycznie czasami nie kompensujecie poprzez bycie z kimś w relacji swojej własnej prawdy. Dziękuję Wam serdecznie, życzę powodzenia, pozdrawiam.